Zapraszam Was na trzeci odcinek cyklu o dobrym oddychaniu. Tym razem będziemy mówić o ziewaniu. Ziewaniu, które może być bardzo przydatnym narzędziem do tego, żeby wspierać w otwieraniu swój układ krążenia, swój układ oddechowy i regulować pracę swojego układu nerwowego. Ziewanie. Ale co to w ogóle jest ziewanie? Z medycznego punktu widzenia, w czasie ziewania maksymalnie otwieramy nasze drogi oddechowe. Otwieramy klatkę piersiową, co jest szczególnie ważne dla tych, którzy mają problemy z oddychaniem, ale także rozluźniamy nasz układ mięśniowo-powięziowy. Czyli jest to pewne narzędzie, którego możemy używać do pracy nad układem mięśniowym, stawowym, oddechowym, krążeniowym i za chwilę pokażę Wam, jak to zrobić. Bo przede wszystkim, jeśli wiesz, jak używać narzędzi, to możesz ich używać świadomie i robić z tego dużo korzyści. A teraz pokażę Wam trzy pozycje, w których, jeśli dołączymy do nich to, co poznaliście już we wcześniejszych filmach, czyli jakieś przytulenie, jakąś pozycję, kształt, bujanie i dźwięk, który może towarzyszyć ziewaniu, czyli dodamy też ziewanie, to w tych pozycjach można uzyskać naprawdę dużo i szybko dobrej jakości swobody w ciele. Pierwsza pozycja. Zakładam nogę za nogę i jeżeli to jest moja lewa noga, to całą resztę ciała skręcam właśnie w lewo i zapieram się łokciem o moją nogę. Drugą rękę kładę na oparciu krzesła i teraz szukam sobie wygodnego, dobrego kształtu w moim ciele, tak żeby było mi wygodnie. Odwracam resztę ciała i po prostu sobie ziewam. Ziewanie rozpręża moją klatkę piersiową i bardzo przyjemnie otwiera wszystkie delikatnie rozciągnięte tkanki z tyłu, otwierając przestrzeń żeber, które są przyczepione do kręgosłupa. Mogę dodać delikatne bujanie, mogę dodać też dźwięk. Po 3-4 powtórzeniach zamieniam stronę. Takie naprzemienne napięcie wraz z oddechem na zupełnie, całkowicie wypełnionym ciele przy otwartych wszystkich drogach oddechowych. A następnie rozluźnienie to nic innego jak napinanie i rozluźnianie mięśni, czyli po prostu trening układu mięśniowego, który w rezultacie daje Ci głębokie rozluźnienie zarówno w układzie mięśniowo-powięziowym, jak i w układzie nerwowym. W tej pozycji zdecydowanie czujesz, poczujesz, że tutaj dolne części Twojej klatki piersiowej mają szansę się uwolnić. Twoja przepona się skręci, więc warto od tego zacząć. Jeżeli chcesz uruchomić górną część klatki piersiowej, wystarczy wykorzystać bardzo prosty manewr. Chwycić swoją rękę i pociągnąć za nią wraz z ręką za skórę, która rozciągnie się teraz na wszystkich Twoich żebrach od góry do dołu, a nogami pójść delikatnie przeciwną stronę. I teraz co robię? Oddycham, ziewam, wydaję dźwięki i delikatnie się bujam, tak żeby było mi przyjemnie otwierająco.
Robię to tyle razy, ile potrzebuję na daną stronę. Około 3, 4, 5 powinno być wystarczających. Łapię drugą rękę, nogami idę w przeciwną stronę i zaczynam przyjemne otwieranie przez ziewanie. Ale dobrze. Okej. To dwa piętra mamy za sobą. Dół i środek. Środek super istotny dla wszystkich ludzi, którzy mają jakiekolwiek problemy z oddychaniem. Elastyczne, miękkie żebra, te przestrzenie między żebrami, ruchomość z tyłu i z przodu, klucz. Klucz do dobrego oddychania. Dla górnej części tułowia możesz wykorzystać na przykład taki ruch. Prawą ręką pójdę w dół i pociągnę za swój bark do dołu. Lewą ręką pójdę do boku i w ten sposób pomogę sobie otworzyć tą przestrzeń. I spokojnie sobie ziewnę. Pozwolę, żeby moje tkanki same się naprężyły, żeby moje ziewanie dobrało siłę tego rozciągania, żeby zabezpieczyło mnie od środka przez wypełnienie i zabezpieczenie takim ciśnieniem, które się rozpręża od wewnątrz. To jest wtedy bezpieczne rozciąganie. I dołożę bujanie. Kilka razy na jedną stronę, potem na drugą. A kiedy będę chciał otworzyć nie górną część szyi, tylko to, co się znajduje tutaj, pod pachą, to po prostu ułożę rękę na górze, mogę złapać ją za łokieć, ustawić sobie nogi, żeby było mi jeszcze wygodniej i otworzę to przez rozciągnięcie wstępne. Wypełnię oddechem, ziewaniem, żeby się otworzyło od wewnątrz. Zdecydowanie można tutaj poczuć otwieranie zarówno po zewnętrznej stronie skóry, jak i też w środku, głęboko, za mostkiem. Polecam Ci, sprawdź to. Bardzo przyjemne doświadczenie. Na pewno udało Ci się zauważyć, że podczas ziewania ciało rozpręża się od środka. I coś tam się otwiera. Ty poprzez ustawienie pozycji możesz sterować tym, co się otworzy. Poprzez bujanie, robienie dźwięków możesz skuteczniej i szybciej coś otwierać. Dlaczego i po co to robić? A na przykład dlatego, że jeżeli mam przewlekły stan zapalny błon śluzowych, mam alergię powtarzające się, mam po prostu trudności z oddychaniem, to mogę użyć wiedzy i właściwej techniki do tego, żeby pomóc sobie udrożnić układ krążenia i układ oddechowy razem. One i tak działają ze sobą w parze. Więc jeśli na przykład mam ciężko w zatokach, jest mi tam ciasno, to przede wszystkim co muszę zrobić? Muszę troszkę otworzyć klatkę piersiową, czyli użyć wszystkich tych pozycji, które otwierają klatkę piersiową. I tego. I tego. I tego. I tego, zrobić więcej przestrzeni pod głową i pod szyją, żeby to, co zalega w zatokach, mogło spłynąć w dół, a następnie jeszcze niżej i jeszcze niżej, żeby krew mogła wypłukać wszystko z Twojej głowy, z Twoich zatok. Wtedy będzie to fantastyczne wsparcie do dowolnej rekomendowanej terapii przez Twojego lekarza prowadzącego. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka już wiesz, że ziewanie to nie tylko kłopotliwy odruch, który trzeba zawsze zasłonić ręką, ale także fantastyczna technika, której możesz użyć w połączeniu z tym, czego nauczyłaś się w poprzednich odcinkach, do tego, żeby dbać o siebie na co dzień i swobodnie, głęboko oddychać.
Adamet dla rodziny.